Siemanko, z tej strony Black Heroes, to jest już kolejny odcinek z Call of Duty Vanguard. I ostatnio walczyliśmy w bitwie o Alamein, straciliśmy człowieka. Smutna końcówka, a teraz idziemy do kolejnej cutscenki i następnej misji, także zapraszam do oglądania. Lukas był świetnym aktorem. Odwrócił uwagę Richtera i porządnie namącił mu w głowie. Wszystko gra, stary? Wiesz, wyglądasz mi na trochę bledszego niż zwykle. Proszę. To nie... Nie... chodziło... nigdy o wygranie wojny. Nie chcieli wygrać wojny. To był... To był zamach. Tak, zamach. Tempelhof. To stamtąd ucieknie. Schodzi z rzeszą pod ziemię. Ej, chwila, moment. Ciebie nie uwzględnił w planach. No to chyba obaj skończymy na tamtej stercie padliny, nie? Od aliantów nauczyłem się jednego. Przezorności. I zawsze mam plan B. Skoro Sowieci przejmują miasto, to panna Skowronek jest moją zakładniczką. Chętnie wymienię ją za swoją wolność. O, proszę bardzo. To wspaniały plan, Skopie. Może by nawet zadziałał. Pieprzony Wade! Nie, nie, proszę. Puszczę cię wolno. Popełniłeś jeden błąd, ale za to kurewsko wielki. Prawie nasmiałeś. Przezorność, stary. Zawsze mamy plan B. Właśnie dotarł raport. Mamy jak uciec z Berlina. 3 lata czekaliśmy na ten moment. Poległo wielu naszych. Rommel. Steiner. Hitzel. Ale mówiłem, że projekt Feniks się powiedzie. Hitler zapłacił za swą słabość. A teraz historia zapamięta go tak jak my. Jako głupca oraz tchórza. Armia Czerwona jest blisko. A Berlin płonie. Lecz z tych popiołów powstanie nowa, większa potęga. Za czwartą rzeszę. Że co? Czwartą rzeszę? Hej, szefie! Plan zadziałał! Hej, stary! Pamiętasz mnie? Chyba masz wielbiciela. Co z nim robimy? Ja mam kilka pomysłów. Lepiej tydzień honory, szefie. Nie! Nie! To wasza szansa. Projekt Feniks. Mam dowody, mam dowody. Ty już swoje zrobiłeś. Obok wcięcia szyjnego nad mostkiem. Pod obojczykiem. To za Richarda. Thank you.
Żegnaj, myszko. Richter mówił, że Freisinger zabił Hitlera. Tak, Rzesza schodzi do podziemia. Jak chcą uciec? Z lotniska Tempelhof. No dalej, ludzie! Wszystko się wali! Patrzcie! Możemy wiać teraz. Złapać jakiś transport i być w domu na kolację. Albo możemy to skończyć. Dopaść Freisingera i pogrzebać Rzeszę. Możliwe, że tu zginiemy, ale razem z nazistami. Cokolwiek się stanie, działamy razem. Freisinger nie ucieknie z Berlina. Chyba Lamingtony mogą zaczekać. Wade. Ej, rzadko się trafia okazja zabić Führera. Jak tu odmówić? Co? Za panią. Pan Noskowronek. Jeszcze nie wiem, czy was wszystkich zaraz nie wystrzelam. Czyli ostatnia misja to wygląda. Czwarta Rzesza. Te tunele prowadzą prosto do Tempelhofu. Dzięki nim mogę wybić na powierzchni. Gówno widać w tych ciemnościach. Dobra, jedziemy. Na środę go pogonić! To Schmelz, nie auto na wyścigi! Wystarczy, że to ma trybułek! Trafisz? Myślę, że nie! A może ktoś się założyć! Jezu, ludzie z cywile spierdzielają. Zostawił nam komitet powitalny. Zabić wszystkich! Nie odpuszczajcie! O, uzupełnić amunicjonem. Tak trzymać! Dostał strzała, spokojnie, nie ma co się tutaj. Chyba ktoś siedzi. Dobra, mamy to. Jest. Skup
Zróbcie na nim ogień! O, tu będzie coś mocniejszego potrzebne. Nie wiem, nie. Strzela. Udało się. Dobra, amunicja, idziemy. Idziemy. Wyjście jest tuż, tuż. A no jest tuż, tuż. Freisinger porzucił własnych rodaków. Nie ma z nich pożytku, więc go nie obchodzę. Strop się zawalił. Niedobrze. Masz jeszcze jakieś bomby w zanadrzu, Wade? Właśnie się skończyły. Ruski. Dostańmy się do środka. Kurna. Nie mam gdzie się kryć, wszędzie atakują. Przeładowuj szybciej, 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 Artur, szybciej, 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 szybciej. Dobra. Teraz mi amunicja, a oni coraz mnie atakują, no nie. Nie jest dobrze. Kurde no. Liczymy na ciebie.
i słusznie. Ale fajna zmiana, podoba mi się to. A, bo ona pamiętam, że się wspinać umiała. Trzeba być po takich rzeczach, które się można spiąć. Ona się umiała wspinać. Tego, o, tu trzeba podejść. Nie wiem, że ona się umiała wspinać przecież. Jeszcze to tutaj żyje. A, jeszcze jeden? Nie, ten sam. Dla ciebie. Wow. Teraz Lukas? Jasne, szefie! Aha, ja mam je... No nie, na to coś pogięło. Pojazd zniszczony! Dobra, dało się teraz trzeba zbierać broń. Jakby, o,
Oje, oje. To to. Aha, wow. Ole, poszło sobie, kurde. Ej, idziesz na szpicy. Jesteśmy tuż za tobą. Załatwię to szybko. Dobrze, nadal żyjesz. Wszyscy jesteśmy. Idziemy. W którym teraz jestem? Nic nie strzela, kurde. Ale się dzieje, ludzie, ale się dzieje. Dzieje się tutaj normalnie, jak nie wiem co. Dobra. Dobra, granaty, wszystko co będę rzucać. Zabili mnie, no nie mogę, nie może tak być, nie może. Poważnie. Kurde, ledwo co? O, spadła słodka. Nie, przeładowuj.
Lukas, masz dla mnie granat? Przywal im ode mnie! Uj, 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 uj. Jezu, co tu się dzieje? Na pewno nie będę tęsknił za Berlinem. Nie wierzę, w końcu się w czymś zgadzamy. A teraz o tym znowu. Dobrze, że się dogadujecie. Reisinger musi być już blisko. To jest to, chwila prawdy. Dopadnijmy Trania, za Nowaka. I za Richarda. Dziś zamkniemy ten rozdział. Już czas. Kurwa, gdzie on jest? Dym! Jagermordę, ruchy! Przygotujcie się! Arthur wziął cię na cel! Czekamy, szefie! Załatwić tego na kładce! Jeden, to jest drugi, to jest trzeci. O, wiedziałem, że gdzieś mi się ukrył. Kurwa, gdzie on jest? Ja pierniczę te Jagery. Przerąbana sprawa, te Jagery, to jest przerąbana sprawa. Dobra, kryję się tu. Załatwić tego na kładce! Robi się! Rozwalić tego Jagermordera! Czekamy, szefie! A, tam był. Reisinger nie będzie sam. Oj nie. Szykujcie się. Chwila prawdy. Dobra, idziemy, dobra. Troszeczkę amunicji jeszcze przyda. Do tego trzeba dwojga. Jak do tanga. Wszyscy gotowi. A, nie zabijając go. No tego, tej części nie. Nie zabijesz mnie! Jesteś tego pewien? Nawet alianci nie zostawiliby tak ważnej decyzji zwykłym żołnierzom. Nie możemy go zabić. Ma dane, po które tu przyszliśmy. Hej, żywym czy nie, trzeba startować. Nic nie powie. Wstawaj! W
wasze rządy sowicie mnie wynagrodzą. Jeżeli zechcę współpracować, to mój nowy początek. Życie w amerykańskim luksusie. Chciałbym to. Być może nawet założę rodzinę. Nic z tego! Nie będzie takiej szansy. Masz swój nowy początek. Faszystka jest swinia. Czy wy wiecie, kim ja jestem? Wy wiecie, ile jestem wart? Nie jesteś tego wart. No i to chyba koniec. Jeszcze krótka kapelka na koniec. Będzie gorąco! Czyli tak jak lubię. Hej, wracamy do gry. O tak. Co my tu mamy? Zielony przylądek, Bahamy, Argentyna. Nawet Antarktyda. Chryste, te parszywe gnoje prowadzą operacje na całym świecie. Nawet tuż pod nosem. Ludziska, spójrzcie no tutaj. Trafiliśmy w dziesiątkę. Śmiało. Sprawdźmy. Patrzcie na to. Projekt Nova. Mam tu lepsze. Projekt Ether. Wskrzeszanie zmarłych. Nie chce ktoś złota nazistu? Będziemy mieli co robić. No dalej. Sprawdźcie resztę. No jesteś, już chciałem wypróbować tego autopilota. Co to ten projekt agregat? Sekretna placówka rakietowa. Dolecisz czymś takim? Ha! Ja dolecę wszystkim. Ej, trzymać się tam! Shawny, wait! Wykonaliśmy misję, ale to nie był koniec. Sojusz alianckich komandosów. Zahartowani w ogniu, byliśmy grotem włóczni. Byliśmy awangardą. Vanguard, czyli awangarda to wygląda. Napisy końcowe, coś tego. Dobra, także mam nadzieję, że seria wam się spodobała. Widzimy się już w kolejnych dla fanów serii zombiaków. Mam dobrą wieść, że w następnym tygodniu myślę max za 2 tygodnie, ale już w następnym pojawią się odcinki też zombiaków. Dla tych, co chcą, wcześniej wlecą 2 odcinki z Vanguarda kończące seria. Także ja wam dziękuję, że byliście ze mną przez cały czas trwania tej serii. Widzimy się w kolejnych z Call of Duty i z innych gier, ale o tym się dowiecie wkrótce. Ja się z wami żegnam. Na razie. Do następnego. Cześć.